Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy działa na południowych terenach województwa warmińsko-mazurskiego, obejmując między innymi Nidzice i Działdowo. Głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości w naszym terenie, jak również organizacji i działania społeczne i aktywizacyjne. Wspieramy ciekawe inicjatywy, ciekawe przedsięwzięcia, wspieramy rozwój nowych firm, wspieramy rozwój firm, które już funkcjonują. Wspieramy społeczne inicjatywy grup formalnych, grup nieformalnych, a także inwestycje realizowane i projekty realizowane przez samorządy lokalne. Przykłady choćby marka Le Remont. To połączenie ekologii i mody. Dzięki środkom unijnym pozyskanym w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego, firma kupiła maszyny do obróbki drewna, które ułatwiają jej dalszy rozwój. Jest to bardzo nowatorski projekt polegający na wprowadzeniu do świata mody produktów ekologicznych i w 100% biodegradowalnych, bo wykonanych z drewna. W tej chwili tworzymy drewniane torebki, muchy i spinki do mankietów. Ideą marki jest m.in. zastąpienie tworzyw sztucznych wykorzystywanych do masowej produkcji akcesoriów naturalnymi materiałami. Punkt przedszkolny, imprezy kulturalne, wspólna przestrzeń do organizacji lokalnych wydarzeń w Jerutkach dzieje się coraz więcej, również dzięki wsparciu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy. Takim dowodem na to jest chociażby infrastruktura, która powstała w tym miejscu, czyli sielski amfiteatr, polana rekreacji i sportu, jak również bardzo bogaty kalendarz wydarzeń kulturalnych. I chociażby owocem tego jest to, że od kilku lat Jerutki są wioską tematyczną, czyli wioską sztuki. Garncarska Wioska to wioska tematyczna działająca w miejscowości Kamionka koło Nidzicy. Prowadzona jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA. To miejsce, w którym kultywowane są najpiękniejsze tradycje, a młode pokolenia mają szansę poznać profesje, o których dziś mało kto już pamięta. Tutaj zrealizowanych było kilka projektów przez ostatnie lata. I garncarnia, i kuchnia, która serwuje dania kuchni pruskiej i mazurskiej. Tutaj także był zrealizowany częściowo projekt urządzenia największego na Mazurach pokazowego ogrodu, rajskiego ogrodu. Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny to organizacja powstała z myślą o młodych, ściśle współpracująca ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy. W sąsiedztwie garncarskiej wioski działa Dom Aktywności dla Dzieci i Młodzieży Nie Zapominajka. Nidzicki Fundusz Lokalny jest organizacją pozarządową, która wspiera inicjatywy edukacyjne młodzieży. Młodzież z naszego regionu jest wspierana za pomocą stypendiów naukowych, ale także wspieramy się nawzajem, spotykamy, organizujemy różne akcje, na przykład biegi, niezapominajki. Szukając relaksu na świeżym powietrzu, warto zajrzeć do Dąbrowy koło Dźwierzut. W gospodarstwie agroturystycznym pani Agnieszki znajdziemy saunę, a także banie i jacuzzi, te ostatnie na świeżym powietrzu. Od 12 lat prowadzimy z mężem gospodarstwo agroturystyczne i staramy się zawsze, żeby nasz ośrodek, nasze gospodarstwo tętniło życiem. Miałam możliwość stworzenia takiego spa, odprężenia. Mamy i saunę, i banie, więc każdy, kto ma ochotę przyjść, zrelaksować się, można skorzystać. Z działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy możemy zapoznać się na jego stronie internetowej.